Za tydzień rozpocznie się nowy sezon Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. To jubileuszowy, bo 10. rok funkcjonowania orkiestry w nowym gmachu, który powstał na terenie byłej kopalni węgla kamiennego Katowice. Z tej okazji NOSPR przygotował podróż po muzyce francuskiej, norweskiej, japońskiej i przede wszystkim polskiej. Dziesięciolecie to jednak nie tylko koncerty, ale też na przykład potańcówka i wystawa zdjęć ukazująca początki budowy siedziby NOSPR-u. Karolina Komada. 872 doby, tyle powstawał gmach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Gmach, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Bardzo nam zależało na tym, żeby ten budynek był stąd. Żeby każdy, kto tutaj przychodzi, nie miał wątpliwości, że NOSPR wyrasta z śląskiej tradycji, z tych korzeni. W pewnym momencie padło skojarzenie z Nikiszowcem, że to jest taki symbol Śląska, przez całe lata zapomniany, gdzie jest jakby ucieleśnienie tego, czym jest właśnie ta śląska cegła, lekko przykurzona, zabrudzona. Cegła to jednak tylko zewnętrzny wymiar tego, co dzieje się wewnątrz budynku, gdzie na co dzień ćwiczy i gra jedna z najlepszych orkiestr symfonicznych w Europie. To jest taki element, który jest dla nas nie tylko powodem do dumy, ale również bardzo istotnym argumentem w rozmowach na temat rozwoju miasta, w rozmowach na temat dalszych inwestycji, które na terenie miasta Katowice są czynione, a to, w co głęboko wierzymy, jest zawsze za aprobatą mieszkańców, ponieważ to dla nich tworzą się obiekty kultury, to dla nich między innymi przygotowana tak bogata oferta NOSPR-u na kolejny sezon. A sezon rozpocznie się 4 października jubileuszową inauguracją. Dla NOSPR-u to szczególny dzień, bo to właśnie 4 października 2014 roku została otwarta nowa siedziba. Podczas świętowania dziesięciolecia mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w wielu koncertach i nie tylko. Rozpoczynamy wspaniałym koncertem z Marin Alsop i naszą orkiestrą, ale później przechodzimy przez jazz, później przechodzimy przez recital fortepianowy, a w ciągu dnia mamy i gry planszowe, czy terenowe. Możemy iść zwiedzać nasze dawne sale, jest też potańcówka, bo tak jak ktoś powiedział u mnie w zespole, świętowanie bez tańca, no jak? Więc na to też jest miejsce. Więc mam nadzieję, że będzie dużo radości, wspominania. Wspominać będzie można też proces powstawania siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W gmachu powstała wystawa z fotografiami z okresu projektowania i budowy gmachu.